Miłość i miłosierdzie Jezusa. Mam na imię Karolina, pochodzę z Kaszub. Od ponad trzech lat mieszkam w Świnoujściu. Zaś wcześniej pracowałam i mieszkałam w Niemczech. Na... na spotkania charyzmatyczne prowadzone przez ojca Daniela jeżdżę od dziesięciu lat. Do katolickiej wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa wstąpiłam w ubiegłym roku w lipcu. Kochani bracia i siostry, Chciałabym się z Wami podzielić moim świadectwem, jak Pan Jezus mnie uzdrawiał, uwalniał i nadal to czyni poprzez przyjazdy tutaj, do tego wspaniałego miejsca, który jest Ziemią Marii i poprzez posługę naszego kochanego pasterza Ojca Daniela. Latem 2013 roku rozstałam się ze swoim mężem. Na, na początku nie mogłam sobie poradzić z naszym rozstaniem. Popadłam w głęboką depresję, byłam wręcz uzależniona od porad wróżek. Nie miałam kontaktu z własną rodziną. Nie widziałam sensu swojego życia i miałam myśli samobójcze. Zaczęłam szukać w interne internecie jak najszybciej i bezboleśniej ze sobą skończyć. W sierpniu tego samego roku dostałam wiadomość od mojego brata, który napisał, że rodzina wie, iż jestem w kraju, i mam pamiętać, że bardzo mnie kochają i czekają, abym ich odwiedziła. Następnego dnia pojechałam do rodzinnego domu. Pamiętam, jak mama na mnie zobaczyła, to aż się przestraszyła. Jak wyglądałam fizycznie, psychicznie i duchowo. Opowiedziałam rodzicom i braciom, co się stało i dlaczego wyglądam jak brak człowieka. Mój starszy brat, Mirek. Które teraz od kilku lat mieszka ze swoją żoną w Częstochowie, spojrzał na mnie i powiedział: Ja wiem, kto może ci pomóc. Załatw sobie wolne z pracy i pojedziemy w październiku na spotkanie charyzmatyczne do Częstochowy, które prowadzi ojciec Daniel. Nie martw się o nic, tylko żebyś miała wolne, a pan Jezus poprowadzi resztę. Spojrzałam na niego i odpowiedziałam: Nie wiem, o jakim spotkaniu mówisz. I nie znam ojca Daniela, ale okej, okay, zgadzam się w ciemno, tylko martwi mnie jedno: jak wytrzymam pięć godzin w kościele. Na spotkaniu ogólnym w październiku 2013 w kościele św. Józefa było bardzo dużo ludzi, a ja nie wiedziałam, jak się zachować, bo przerażały mnie wrzaski osób, które były uwalniane i uzdrawiane przez pana Jezusa. Stała obok mnie młoda dziewczyna. Spojrzała na mnie z miłością i powiedziała: Nie bój się. To Pan Jezus ich uwalnia i uzdrawia, i nic ci się nie stanie. Ja też kiedyś się bałam, ale teraz już nie. Po powrocie z pielgrzymki ogarnął mi ogromny pokój w sercu, którego wcześniej nie znałam, i poczucie, że chcę pojechać kolejny raz. W listopadzie tego samego roku. Poprzez oglądanie transmisji na żywo, Pan Jezus obdarzył mnie łaską przebaczenia mojemu mężowi i kobiecie, z którą on mnie zdradził. Pamiętam, że przepłakałam wtedy całą noc. Na kolejnym spotkaniu, Pan Jezus uzdrowił mnie ze zranień z dzieciństwa. Jestem osiemnastym dzieckiem w rodzinie. Wiem o tym, że byłam niechciana i niekochana. Ojciec zdanie miał wtedy słowa poznania, że jest tutaj młoda dziewczyna, której rodzice nie chcieli, żeby się narodziła, ale Pan Bóg Ciebie chciał, żebyś się narodziła i bardzo Ci kocha. Zaczęłam wtedy bardzo mocno się trząść i płakać. W lutym 2014 roku Pan Jezus uwolnił mnie od uroków, czarów, wróżek i oddania się złemu duchowi. Nie wiedziałam, czy to słowa były skierowane do mnie, ale w pewnym momencie zaczęło mnie, mną wyginać w każdą stronę. I ojciec powiedział, ile ta osoba ma lat i że była przy duchów, jak była małą dziewczynką. A ja byłam przy duchów, jak miałam jakieś 7 czy 8 lat. W marcu 2014 roku wyjechałam do Niemiec i wtedy też. Zaczęło się moje duchowe oczyszczanie. Dręczenie złych duchów, nieprzespane noce, problemy z ciąg ciągle psującym się z samochodem i zdrowotne. Mimo, że miałam do rodzinnego domu ponad 800 kilometrów, to i tak jeździłam kilka razy w roku z pielgrzymką z Kaszub na spotkanie modlitewne i Pan Jezus dalej mnie uzdrawiał. Odkąd pamiętam, to miałam anemię. Jak byłam nastolatką, to byłam na badaniach i lekarze nie potrafili stwierdzić, dlaczego tak się dzieje, że w ogóle nie reaguję na leki. Hemoglobiny miałam między 4,5 a 7,5. Czułam się wtedy bardzo słabo i nikt nie potrafił mi pomóc. Trzy lata temu w styczniu bardzo źle się czułam i poszłam do laboratorium zrobić szczegółową morfologię. Lekarz był w szoku. Jak zobaczył moje wyniki, mówiąc, to, że to cud, że ja w ogóle funkcjonuję. Zapisał mi żelazo i powiedział, że jak w jeżeli w ciągu miesiąca wyniki się nie poprawią, to będą przetaczać mi krew. Byłam przez jakiś czas na zwolnieniu lekarskim i specjalnej diecie. Wyniki się trochę poprawiły, ale i tak nie zadowalało lekarza. W sierpniu, trzy lata temu, pojechaliśmy z rodziną w góry. I mieliśmy taki zwyczaj, że najpierw przyjeżdżaliśmy tutaj na niedzielną eucharystię, a potem na urlop. Ojciec miał poznanie, że, poznanie, że Pan Jezus leczy Twoją krew, a ja w ogóle nie pomyślałam, że słowa te skierowane były do mnie, bo zawsze miałam problem z krwią i po prostu nauczyłam się z tym żyć. W listopadzie tego samego roku zrobiłam sobie kolejne szczegółową morfologię. I lekarz mi powiedział, że wyniki badań są książkowe. W ubiegłym roku, latem, powtórzyłam sobie wszystkie badania i też morfologię, i lekarz powiedział to samo, prosząc, żebym przyszła za dwa lata, bo jestem okazem zdrowia. Teraz w lutym, na spotkaniu formacyjnym podczas pieszej pielgrzymki przez las, że wróciła się na mnie pewna siostra ze wspólnoty i upadłam razem z nią na ziemię. Wstając z ziemi, poczułam silny ból w plecach i prawej nocy. Z trudem wróciłam do kościoła. Ból, by tak, ból był tak silny, że aż mi się ręce z bólu i było mi coraz ciężej chodzić. Martwiłam się, jak dojadę następnego dnia do Świnoujścia i do pracy. Zanim zaczęła się wieczorna część spotkania, poszłam do ojca Daniela z prośbą, żeby się nade mną pomodlił, bo jest coraz gorzej. Ojciec, ojciec oczywiście się pomodlił i radził, żeby ten ból ofiarowała Panu Jezusowi. Na modlitwie o uwolnienie i uzdrowienie ojciec miał poznanie, mówiąc: Duch święty teraz uzdrawia kręgosłup Twój, plecy, prostuje Twój kręgosłup. Wzmacnia. Poczułam ognisty powiew gorąca, i mrowienie w dolnej części krzyżowej kręgosłupa. Z kościoła wyszłam całkowicie uzdrowiona i ani plecy, ani noga już mi nie bolała. Dosłownie podskak pod, podskakując i dziękując Panu Jezusowi, że mnie uzdrowił. Kochani. Proszę Pana Jezusa o wszystko bo Pan jest tak miłosierny, że da Wam więcej niż prosicie. Jak mieszkałam w Niemczech, to miałam do kościoła ponad 20 kilometrów i msza święta była tylko w niedzielę. Nie mogłam uczestniczyć w każdą niedzielę na Eucharystii, bo opracowałam na różne zmiany. A teraz jak mieszkam w Świnoujściu, to mam kościół po drugiej stronie ulicy i to pod wezwaniem Chrystusa Króla. Panie Jezus, wie, że bardzo kocham morze i otrzymałam łaskę bardzo dobrej pracy po stronie niemieckiej i to na samej promenadzie z widokiem na morze. Panie Jezu, tak bardzo Cię kocham i dziękuję Ci za wszystkie cuda, jakie tutaj czynisz poprzez posługę Ojca Daniela. Dziękuję Ci za wszystko, co uczyniłeś i co będziesz czynił w moim życiu. Za wszystkie uwolnienia, uzdrowienia mojej osoby, rodziny i znajomych. Bądź uwielbiony Panie, za wszystkie cierpienia, jakie na mnie zsyłasz, poprzez które uczysz mnie pokory. Kilka razy w roku jeżdżę również do Mechugorie, i dla mnie Czatochowa to takie polskie Meczugorie. Tutaj, w tym miejscu, jest niesamowite działanie Ducha Świętego. Czuję się obecność naszej kochanej Matki Bożej i Pana Jezusa. Poprzez przyjazdy tutaj i poprzez posługę Ojca Daniela pokochałam Eucharystię z całego serca i otrzymałam łaskę pragnienia być na codziennej mszy świętej. Częstej, często, często adorowanie Pana Jezusa i łaskę częstej spowiedzi. Odkąd mieszkam w Polsce, to przyjeżdżam na spotkania raz w miesiącu, a czasami nawet częściej. Nie zwracając uwagi na ilość przejechanych kilometrów, pogodę, zmęczenie czy nieustanne zakazy przyjazdu tutaj przez mojego księdza proboszcza. Jeszcze niedawno w pracy naśmiewali się ze mnie inni, uważając, że jestem nienormalna. Bo tylko na weekend jadę ponad 700 kilometrów w jedną stronę, żeby się pomodlić, zamiast odpocząć w domu. A teraz to proszą o modlitwę i dają świadectwo, jak ojciec się pomodli za kogoś z nich, to dzieją się cuda w ich rodzinach i bez problemu dostaje wolne na przyjazdy tutaj. Jestem dumna, że należę do katolickiej wspólnoty miłości i Jezusa. Codziennie dziękuję Bogu za tak Bożego i oddanego Panu Jezusowi i Maryi, kapłana, jakim jest Ojciec Daniel, który nie boi się głosić prawdy, mimo prześladowania i bezpodstawnego oczerniania przez arcybiskupa Wacława Depo. Ojcze Danielu, jestem pełna podziwu, że mimo tych wszystkich ataków na Ciebie i naszą wspólnotę, trwasz i prowadzisz nas do Pana Jezusa. Nie tylko naszą wspólnotę, ale wszystkich wiernych, którzy przyjeżdżają tutaj na spotkania i którzy łączą się na, z nami przez internet. Mimo wszystko, nie zostawiłeś swoich owiec na pożarcie wilkom, ale, ale bronisz je, bo tak właśnie postępuje dobry pasterz. Dziękuję Ci, Ojcze, za modlitwę i wyproszenie wszystkich łas, uzdrowień, uwolnień. Dla mnie, mojej rodziny, i znajomych u naszego Pana Jezusa Chrystusa. To niesamowite, jak Pan Jezus przez Ciebie działa. Niech Pan Bóg ci nieustannie błogosławi i Matka Boża ma w swojej opiece. Ojcze, trwaj w tym, co czynisz, i nie poddawaj się. Chwała Panu. Bardzo dziękuję za to poruszające, wzruszające świadectwo naszej Karolinki ze Świnoujścia, które sądzę też dla tych, którzy z daleka przyjeżdżają, też ich umacnia w tym, żeby dalej przyjeżdżać, modlić się, a tych, którzy są daleka jeszcze nie, nie zastanawiają się, czy przyjechać tutaj, to chyba też jest taka odpowiedź, żeby tu przyjechać, żeby tu się modlić, czy ta... Odległość, nawet tak wielka, z jednej strony, z drugiej, str z drugiej strony, jak e, serce pragnie, jest pragnione Bożej Miłości, Bożej Obecności, to ta odległość rzeczywiście skraca się. Tak, jakby się jechało kilka kilometrów, tak, tak serce tęskni za Bogiem, bo jest takie miejsce, które Bóg wybrał dla serc, dla wielu serc.